kolejnych dniach napłynie do nas z wyższych szerokości geograficznych zimniejsza masa powietrza i ponownie trochę się ochłodzi. Już teraz szczegółowe informacje o pogodzie. Ula Matysiak, zapraszam. Dzisiaj Polska pozostawała między klinem wyżowym z nadpółnocnej Rosji, a niżem z nadmorza Czarnego. Na Pomorze napływa chłodna, sucha masa powietrza polarno-kontynentalnego. Jutro wieczorem i w nocy przychodzić będzie przez nasz region mało aktywny front atmosferyczny związany z niżem z nadmorza norweskiego. Nocą na Pomorzu zachmurzenie będzie małe. Miejscami mogą pojawić się mgły. Temperatura od 4 do 5, 6 stopni. Wiatr będzie słaby. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1013 hektopaskali i jeszcze nieco spadnie. Przed nami pogodna środa. Upłynie nam przy małym i umiarkowanym zachmurzeniu. Późniejszym popołudniem wzrośnie ono do dużego. Na termometrach zobaczymy wartości od 8 do 15, a nawet 16 stopni. Wprawdzie nad morzem wiatr będzie chwilami dość silny, ale w pozostałych częściach województwa słaby i umiarkowany. Na barometrach 1010 hektopaskali. Jutro ciśnienie będzie spadać. Nocą na Bałtyku wiatr spokojny, północno-wschodni, będzie stopniowo zmieniał swój kierunek na zachodni. Jego maksymalna siła to jedynie 4 stopnie w skali Beauforta, stan morza 2. Dopiero jutro siła wiatru będzie rosła i na otwartym akwenie osiągnie nawet 6-7 stopni w skali Beauforta, stan morza wzrośnie do 3. Kierunek pozostanie zachodni. I tak poznaliśmy już wszystkie pogodowe informacje. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do następnego spotkania.